Tak jak zawsze, wstańmy i poprosimy o światło Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a Duchu Święty, rozświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożywieniem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. A usiądźmy. Szanowny Panie, Panowie, Przygodni Księża, dziś wieczorem spotykamy się w szczególnym klimacie, w szczególnych okolicznościach, których jakoś w sposób szczególny nie trzeba tutaj punktować. Wiemy, jaki czas przeżywa Kościół. Jutro rozpocznie się sede vacante. Mówię o tym dlatego, nie tylko dlatego, że jest to wielkie wydarzenie w Kościele, wydarzenie bez precedensu, ale także dlatego, że ten człowiek w bieli, Benedykt XVI, w pewnym sensie jest inicjatorem tych właśnie spotkań. Myśl zorganizowania takiej inicjatywy akademickiej, której pewną częścią są wykłady otwarte, w których uczestniczymy, ten nasz Areopag na Wyspie, ta myśl została nam podana właśnie przez Benedykta XVI, który jakiś czas temu zachęcił środowiska katolickie, aby weszło w taką inicjatywę, którą papież po włosku nazwał Cortile dei Gentili, czyli dziedzińce Bogan. I ta właśnie inicjatywa papieska była taką inspiracją dla nas, aby stworzyć inicjatywę akademicką Fides Federatio, która, jak wiemy, już powoli dorobiła się trzeciego filaru, który nie mógł ruszać, więc Fides Federatio Junior. Po to, aby mówić o wierze do ludzi, po to, aby wchodzić też w środowiska akademickie, aby je gromadzić i dyskutować na temat relacji. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy dzisiaj przybyli na nasz wykład, na kolejne nasze pochylenie się nad Fides i nad Ratio. Dzisiaj postawimy sobie kolejne z pytań, które też zaproponował Kościołowi do postawienia właśnie Benedykt XVI w swoim liście zapowiadającym rok wiary Porta Fidei. Bardzo proszę, aby dzisiejszą obradą przewodniczył pan magister Henryk Koch, przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu. Bardzo proszę. Proszę również, aby panu towarzyszyli pani doktor Agnieszka Kazun z ruchu Komunia i Wyzwolenie, ruch Komunia i Wyzwolenie, współorganizatorem inicjatywy akademickiej Fides Federatio. I proszę, aby jako druga osoba towarzysząca, tutaj przy stoliku zasiadł pan doktor Wojciech Pakos, również Komunia i Wyzwolenie. Szanowni Państwo, zgodnie z tradycją, która już się tutaj powtórzyła, i pewnym porządkiem, chciałbym od razu przejść do wykładu, czyniąc zadość życzeniu księdza profesora, którego jeszcze raz serdecznie witam, a jest nim, tak jak Państwo wiecie, ksiądz profesor dr habilitowany Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od razu zapraszamy do wykładu na temat dogmat, prawda czy gwałt zadany rozumowi. Bardzo proszę, księże profesorze. Szanowni Państwo, jedną z cech naszego ludzkiego bytowania jest ambiwalencja, czyli występowanie, w zasadzie współwystępowanie przeciwstawnych cech lub elementów. Przykładowo, człowiek potrzebuje wolności myślenia i o tą wolność myślenia potrafi walczyć, a równocześnie człowiek potrzebuje pewności. Bo nie chce żyć w chaosie poglądów, zwłaszcza tych przynoszących odpowiedzi na najważniejsze pytania: skąd wyszedłem, dokąd idę, którędy drogę. Podobna ambiwalencja istnieje na płaszczyźnie wiary. Wiara jest równocześnie aktem, którym człowiek wierzy
i zarazem treścią, w którą wierzy. Wiara jako treść, w którą człowiek wierzy, potrzebuje zrozumienia swojego przedmiotu. A to zrozumienie przedmiotu wiary zakłada wolność myślenia. Z drugiej jednak strony wiara potrzebuje pewności, czyli przekonania o prawdziwości tego, w co się wierzy. Tą pewność wierzy chce dać właśnie dogmat. Dogmat jest pojęciem starszym aniżeli chrześcijaństwo. W zależności od kontekstów może znaczyć opinia, doktryna, decyzja, sąd, uchwała, dekret. Widzimy więc, że mamy całą litanię znaczeń tego słowa dogmat. Współcześnie jednak słowo dogmat nabrało pejoratywnego znaczenia. Dogmat zdaje się wykluczać wolność myślenia. Od słowa dogmat pochodzi słowo dogmatyzm, które oznacza ideologię niezdolną do dialogu i dyskusji. Dogmatyk zaś byłby człowiekiem twardogłowym, czyli oskrępowanym, czy wręcz amputowanym myśleniem. Dogmat zdający się wykluczać myślenie byłby w opozycji do rozumu, który to określa strategię myślenia zgodną z prawami logiki. Powstaje zatem problem. Czy dogmat służy prawdzie, czy też dogmat zadaje gwałt rozumowi? Droga wiodąca do rozwiązania tak postawionego problemu będzie miała trzy etapy. Początkowym etapem tej drogi będzie próba opisania istoty dogmatu. Drugim etapem drogi będzie przedstawienie współczesnej krytyki dogmatu. Jednak dogmat krytyk się nie boi i dlatego też na trzecim etapie drogi prowadzącej do rozwiązania problemu zostanie ukazana krytyka krytyki dogmatu i równocześnie postaram się uzasadnić tezę, że dogmat daje pewność wierze poprzez wolność myślenia liczącego się z prawdą. A zatem przejdźmy do pierwszego etapu tej drogi, czyli do przedstawienia istoty dogmatu. Dogmat wiążemy ściśle z prawdą. Greckie słowo aletheia składa się z przedrostka a, który oznacza negację lub brak, oraz słowa lete, które oznacza stan skrytości, nieświadomości. Prawda jest więc wydobywaniem na jaw tego, co skryte. Takie rozumienie prawdy możemy odnieść do Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus wydobywa na jaw to, co skryte. A co dotyczy przede wszystkim tajemnicy Boga, to w Jezusie Chrystusie poznawalny staje się Bóg. Jezus Chrystus jako Syn Boży doskonale zna Boga, a jako człowiek naszym ludzkim językiem odsłania nam tajemnicę Boga, którego doskonale zna. Ponieważ Chrystus wydobywa na jaw to, co skryte, dlatego jest on osobową prawdą. Z takiego założenia urodzony we Wrocławiu ewangelicki teolog Dietrich Bonhoeffer wyprowadził teologiczne rozumienie prawdy. W teologicznym ujęciu prawda jest relacją z objawioną przez Chrystusa rzeczywistością. Mówienie prawdy oznacza więc mówienie o rzeczach tak, jak one wyglądają w świetle Chrystusa.
I właśnie o tym, co jest prawdą, czyli mówieniem o rzeczach, tak jak one wyglądają w świetle Chrystusa, chce być dogmat. Dogmat w znaczeniu teologicznym to doktryna, w której Kościół przedstawia w sposób ostateczny jakąś prawdę objawioną w formie obowiązującej cały lud katolicki w taki sposób, że jej odrzucenie jest traktowane jako herezja i potępione anatemą. Postaram się teraz niejako pogłębić tą istotę dogmatu. Zwrócę, może przedstawię takie kompendium wiedzy o dogmacie. Po pierwsze, ponieważ dogmaty zawierają prawdę objawioną przez Chrystusa, dlatego ich treść jest niezmienna, jak niezmienna jest prawda. Nie wynika z tego jednak, że prawda zawarta w dogmacie nie może być poznawana w sposób głębszy i jaśniejszy. Po drugie, jako ludzka wypowiedź o Bogu, dogmat musi być rozumiany analogicznie. Bóg poznaje siebie i całą rzeczywistość stworzoną w sposób doskonały i wyczerpujący. Natomiast nasz ludzki umysł nie może pojąć nawet całości stworzonego bytu, a cóż dopiero tajemnicy Boga. Dlatego ludzkie słowa, które chcą wyrazić tajemnicę nieskończonego Boga, nigdy nie wyrażą jej w sposób doskonały. Zawsze będziemy o Bogu mniej wiedzieli, aniżeli więcej. Stąd na wszelkich podobieństwach pomiędzy Bogiem a człowiekiem odciśnięte jest piętno jeszcze większego niepodobieństwa. Po trzecie, dogmat łączy dwa aspekty. Aspekt doktrynalny i dyscyplinarny. Ponieważ dogmat zawiera prawdę objawiającego się Boga, dlatego należy tą prawdę przyjąć w duchu posłuszeństwa wiary. Sobór Watykański II przypomniał za apostołem Pawłem, że Bogu objawiającemu należy się posłuszeństwo wiary. Ten, kto kwestionuje dogmat, ponad posłuszeństwem Bogu stawia własną wolę. Ponad Ewangelią objawioną przez Boga stawia jakąś swoją Ewangelię. Dlatego już sam apostoł Paweł wyłączył z Kościoła tych, którzy głosili inną Ewangelię od tej objawionej przez Boga. Znamienne są jego słowa z listu do Galatów. Ale jeśli byśmy nawet my lub anioł z nieba głosili wam dobrą nowinę inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak już powiedzieliśmy, tak i teraz znowu mówię, gdyby ktoś głosił wam dobrą nowinę inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Po czwarte, dogmat łączy w sobie najczęściej dwie antytezy. Wynika to stąd, że Boga nie sposób ogarnąć w całości ludzkim rozumem. Można mówić o Bogu tylko aspektowo, przy czym te poszczególne aspekty są szeregiem antytez. Weźmy pod uwagę dogmat o Trójcy Świętej. Zawiera on antytezy jedności i wielości. Dogmat o Trójcy nie chce powiedzieć, że jeden równa się trzy, lecz chce powiedzieć, że jedna boska natura jest posiadana w całości przez trzy boskie osoby. Dogmat operuje więc koniunkcją łączącą dwie antytezy, jedność i wielość. Można zatem powiedzieć, że takim ulubionym słówkiem dogmatów jest słowo.
słówko i. Kolejna sprawa. Dogmat chce chronić wspólnotę eklezjalną od błędu, leczyć jej rany, służyć wzrostowi żywej wiary. Spróbujmy to rozwinąć. Błąd w stosunku do prawdy objawionej, której wycinkiem jest dogmat, nazywa się herezją. W zasadzie można by tą herezję oddać trochę młodzieżowym językiem i powiedzieć, że herezja to ściemnianie prawdy. O ile mówimy o świetle prawdy, to herezja byłaby takim ściemnianiem prawdy. Słowo herezja pochodzi od greckiego haireo, który oznacza brać. Heretyk bierze część za całość. Herezja operuje zatem alternatywą albo-albo. I dlatego ulubionym słowem herezji jest słówko albo. Herezje, czyli to ściemnienie prawdy, zadają rany wspólnocie wierzących. Tymi ranami są podziały wierzących. Nieprzypadkowo więc Pan Jezus modlił się o jedność wierzących w Niego. Ogłaszanie dogmatów oznaczało wkroczenie ducha prawdy, aby wyprowadzić wierzących z zamętu zrodzonego przez ściemnianie prawdy, czyli herezję. Dzięki dogmatom wierzący wiedzą, w co należy wierzyć w czasach zamętu. W ten sposób dogmaty umacniają wiarę. I jeszcze jedna sprawa. Dogmaty rodziły się zawsze w konflikcie z herezją. Najczęściej działo się tak, możemy mówić o pewnym paradoksie, że dogmaty krystalizowały się w walce przeciwko ich odrzucaniu. Przenieśmy się na moment do XIX wieku. W XIX wieku francuski filozof Augustin Bonetti twierdził, że rozum ludzki zdany na własne siły może popaść w błędy i nie może dać absolutnie pewnego wykładu żadnych prawd chrześcijańskich. Innymi słowy, ów filozof, taki trochę teologizujący filozof, twierdził, że rozum jest nieprzydatny wierze. Gdybyśmy przyjęli to twierdzenie, że rozum jest nieprzydatny wierze, to by oznaczało, że wiara jest irracjonalna. Przeciwko temu poglądowi, że rozum jest nieprzydatny wierze, wystąpiło święte oficjum. To była kongregacja kurii rzymskiej, która w tamtych czasach miała się troszczyć o pełnię wiary. W wydanym oświadczeniu kongregacja ta stwierdziła, że chociaż wiara przewyższa rozum, niemniej nie może nigdy zaś między nimi żadna prawdziwa rozbieżność, ponieważ wiara i rozum pochodzą z tego samego niezmiennego źródła prawdy, czyli Boga. A zatem, skoro rozum i wiara mają to samo źródło, to obiektywnie rzecz ujmując, nie mogą sobie nigdy przeżyć. Uwieńczenie tego stwierdzenia świętego oficjum był dogmat o możliwości poznania Boga naturalnym światłem rozumu ogłoszony na pierwszym Soborze Watykańskim. Ten dogmat jest wycinkiem Bożego objawienia mówiącego, że to, co na Bogu niewidzialne, Jego wieczna moc i boskość są od stworzenia świata widoczne w Jego dziełach. Tak naucza apostoł Paweł. A zatem stworzony świat jest transparentem niewidzialnego Stwórcy i człowiek za pomocą rozumu może ten transparent odczytać.
czyli z tego, co widzialne, dojść do przekonania o istnieniu niewidzialnego Stwórcy. Księga Mądrości dość surowo ocenia ludzi, którzy z transparentu, jak niestworzony świat, nie potrafią odczytać istnienia jego niewidzialnego Stwórcy. Oto słowa Księgi Mądrości. Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy. A zatem, kończąc pierwszy etap naszej drogi, w podsumowaniu chcę stwierdzić, że dogmat jest w służbie prawdy, bo mówi o rzeczach tak, jak one wyglądają w świetle Chrystusa, w świetle tego, co nam Chrystus odsłonił z misterium Boga. Przejdźmy do drugiego etapu naszej drogi, w którym zamierzam przedstawić krytykę dogmatu. Wyjdźmy od tego, że współczesna kultura uwielbia buntownika, który krytykuje wszystko i wszystkich, pokazując, że wynika to z wolności. Żarliwość krytykowania to chyba taka najbardziej współczesna cnota. Im bardziej ktoś krytykuje, tym bardziej go się uważa za lepszego. Krytyka nie omija oczywiście dogmatu. W powszechnym odbiorze uchodzi on za synonim zniewolenia. Dogmat krytykowany jest ze strony różnych opcji światopoglądowych. Wyrażają one swoje stanowisko na przykład w czasopiśmie o bardzo znamiennym tytule Bez dogmatu. Możemy przeczytać, że to czasopismo Bez dogmatu chce walczyć z dogmatyzmem, czyli stanowiskiem bezkrytycznego przyjmowania danych twierdzeń jako prawdy na zasadzie wiary, bez weryfikacji i podawania wątpliwości. Dalej, dogmat krytykowany jest ze strony współczesnej dyktatury relatywizmu. Tego terminu dyktatura relatywizmu użył jeszcze kardynał Józef Ratzinger. Według tej dyktatury relatywizmu skandalem jest mówienie, że istnieje prawda, że tą prawdę można rozpoznać, że tą prawdę można wyrazić, a w pewnych granicach można ją precyzyjnie zdefiniować. To uchodzi za skandal. I może taki pasus o Benedykcie XVI, chyba jeden z bardziej krytykowanych papieży, a był krytykowany właśnie ze względu na to skandaliczne przekonanie o istnieniu prawdy. Benedykt XVI stał się znienawidzony w pewnych kręgach za to, że nieugięcie powtarza, iż prawda istnieje, a zatem życie człowieka ma sens. Człowiek nie jest dziełem przypadku, ale Boga, który jest miłością. Życie zatem to nie zabawa, a panaceum na nieudane życie to nie program rozrywkowy lub porządny sen. Znany polski filozof Leszek Kołakowski zauważył już, że kiedy czytamy niektórych krytyków Kościoła, odnosimy wrażenie, że poczuliby się usatysfakcjonowani dopiero wtedy, gdyby papież jasno powiedział, cytuję Kołakowskiego, Boga nie ma, nie ma zbawienia, aborcja jest w porządku, podobnie jak homoseksualne małżeństwa,
A Kościół katolicki jest lewicową partią polityczną. Koniec cytatu z Kolakowskiego. Dogmat krytykowany jest również ze strony tak zwanego nowego ateizmu. Ten nowy ateizm zarzuca chrześcijaństwu autodafę inteligencji. Można o tym chociażby przeczytać w tak zwanym traktacie antropologicznym. Autodafę było ogłoszeniem i wykonaniem wyroku inkwizycji poprzez spalenie heretyka i jego ksiąg Nestoś. Według nowego ateizmu chrześcijaństwo wydało wyrok na rozum i dlatego jest irracjonalne. O czym ma świadczyć właśnie dogmat? W sumie jednak dogmat nie musi bać się krytyki. Jak każda rzecz po grzechu pierworodnym, on też ma swoją złą stronę. Ale jednak dogmatu broni służba temu, który jest osobową prawdą. Dogmatu broni duch prawdy, który na nim odcisnął swoją pieczęć. Przejdźmy do trzeciego, ostatniego etapu naszej drogi, na którym ukaże, może to słowo jest dzisiaj niemodne, ale nie boję się go, ukaże apologię dogmatu. Zanim zostanie ukazana właściwa apologia dogmatu, warto zwrócić uwagę na paradoks, że ci, którzy składają deklaracje bez dogmatu, sami tworzą własne dogmaty, czyli opinie, doktryny, decyzje, sądy, uchwały, dekrety, których bronią z nie mniejszą zaciekłością od tej, z jaką atakują dogmat chrześcijański. Nawet wszechobecny współczesny relatywizm zawiera przynajmniej jeden dogmat. Nie ma prawdy. Również nowy ateizm ma swoje dogmaty. Główny dogmat ateizmu mówiący, że Boga nie ma, nie może być udowodniony tak jak 2 plus 2 jest 4. Czołowy współczesny ateista Richard Dawkins raczej nie jest na 100% przekonany o głównym dogmacie ateizmu, bo 4 rozdział Boga Urodzonego nosi tytuł Dlaczego niemal na pewno nie ma Boga? Owo słówko niemal otwiera na wątpliwość, że urojenie może być dogmat o tym, że Boga nie ma. Niektóre wspólnoty chrześcijańskie rezygnują chętnie z dogmatów, aby być szyte na miarę wyrażanych przez media potrzeb tego świata. Amerykańscy episkopalianie ustami swojej prymaski, biskupki Catherine Jeffers Shory otwarcie zapewniają, iż nadszedł już czas, by zerwać z wiarą, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, bo oznacza to zamykanie Boga w niewielkim pudełku. Celem episkopalian amerykańskich miałaby być natomiast walka z globalnym ociepleniem, walka z AIDS oraz walka z wykluczeniem, głównie mniejszości seksualnych. Dogmat nie cieszy się również uznaniem tak zwanych wolnych kościołów. Wolne kościoły to związki religijne należące do nurtu protestanckiego, zwane też kościołami demokratycznymi, jako że nie ma w nich hierarchii, a ustalenia i decyzje podejmowane są demokratycznie przez jakąś wybraną radę. Są to wspólnoty niezależne w sensie administracyjnym i doktrynalnym, stąd właśnie nazwa wolna. W tych kościołach dogmat nierzadko przeciwstawiany jest Biblii. Ciekawa rzecz, pomimo,
że wszystkie wolne kościoły powołują się na jedną Biblię, to jednak ich liczba zdaje się dorównywać liczbie zdań w Biblii. A chyba nawet jest większa niż liczba zdań w Biblii. Jak to możliwe, skoro Biblia jest jedna? Ten fakt pośrednio wskazuje na błogosławione znaczenie dogmatów zabezpieczających jedność wiary. Samo tylko Pismo Święte nie zapobiega podziału wśród wierzących, lecz jak świadczy pokaźna liczba wolnych kościołów, nawet Biblia może generować podział. W wolnych kościołach wciąż dokonuje się reformacja XVI-wiecznej reformacji i to już do jakiejś entej niepoliczalnej potęgi, a droga do ostatecznie zreformowanego wolnego kościoła wydaje się nie mieć końca. Ten fakt zdaje się wskazywać na jakiś dogmat o nieustającej reformacji. Owocem tej reformacji są bardzo liczne wolne kościoły. Paradoks tworzenia dogmatów przez przeciwników dogmatów pośrednio podkreśla pozytywną rolę dogmatu. Dogmat na pewno nie chce być więzieniem dla rozumu. Dogmat nie tylko, że nie gwałci myślenia, ale dogmat potrzebuje myślenia. Dogmat bowiem stoi, jak to już podkreślałem, w służbie prawdy, którą objawił Chrystus. A Chrystus to Logos. Jan rozpoczął prolog swojej Ewangelii słowami: na początku był Logos. Bóg działa Logosem. Logos oznacza zarówno rozum, jak i słowo. Rozum, który jest twórczy i zdolny do samokomunikowania, właśnie jako rozum. Bóg, w którego wierzą chrześcijanie, jest równocześnie rozumem twórczym i rozumem miłością. Chrześcijaństwo od samego początku rozumiało siebie jako religię Logosu, czyli jako religię według rozumu. A zatem wiara w Boga, który jest Logosem, rozumem, musi być wiarą rozumną. Wiara zatem nie boi się myślenia, ale myślenia potrzebuje. I można by powiedzieć, że to był taki motyw przewodni wielu wystąpień papieża Benedykta XVI, że wiara potrzebuje rozumu. Zwrócimy uwagę w taki wybiórczy, skrótowy sposób na dwa chyba najbardziej znane papieskie wykłady. Jeden miał być wygłoszony na Rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, a drugi został wygłoszony na Uniwersytecie w Regensburgu. Wyjdźmy od tego niewygłoszonego wykładu na Rzymskim Uniwersytecie. Benedykt XVI w tekście, który oczywiście został później opublikowany, postawił pytanie: co papież ma do zrobienia lub powiedzenia na uniwersytecie? Odpowiedź Benedykta XVI była następująca. Na pewno papież nie powinien starać się narzucać innym sposób autorytarny wiary, która może być jedynie dana wolności. Poza jego posługą pasterza Kościoła i na fundamencie wpisanej w tę posługę pasterskiej natury, zadaniem jego jest utrzymanie w stałej gotowości, wrażliwości na prawdę, zachęcanie wciąż na nowo rozumu do wyruszenia na poszukiwanie prawdy, piękna, Boga i na tej drodze
drodze pobudzanie jej do dostrzeżenia pożytecznych świateł, które rosły w toku dzieł wiary chrześcijańskiej oraz do postrzegania w ten sposób Jezusa Chrystusa jako światłości, która oświeca historię i pomaga odnaleźć drogę do przyszłości. Odnosząc ten fragment papieskiego przemówienia do dogmatu, można powiedzieć, że dogmat jest wyrazem rozumu poszukującego prawdy i znajdującego ją w Jezusie Chrystusie. A o tym, że rozum może odnaleźć prawdę, przekonywał Benedykt XVI w wykładzie na Uniwersytecie w Regensburgu. W swoim wykładzie w Regensburgu papież przeciwstawił się amputacji rozumu, któremu od czasów Kanta zabrania się stawiania pewnych pytań. Są to na przykład pytania o istnienie absolutu, pytania o cel pielgrzymowania człowieka poprzez czas, tych pytań i nieracjonalności zabrania się stawiania ludzkiemu rozumowi. Benedykt XVI jednak powiada tak. Nowoczesny rozum naukowy musi po prostu przyjąć racjonalną strukturę materii i zgodność pomiędzy naszym duchem a panującymi racjonalnymi strukturami natury jako fakt, na którym musi oprzeć swą metodologię. A jednak pytanie, dlaczego tak musi być, jest realnym pytaniem i to takim, które musi zostać przekazane przez nauki przyrodnicze innym metodom i poziomom myślenia, filozofii i teologii. To właśnie teologia, zwłaszcza ta dogmatyczna, podejmuje pytanie, dlaczego natura ma racjonalną strukturę. Natura ma racjonalną strukturę, bo stała się przez logos, czyli rozum twórczy i rozum miłości. Który zatem dogmat jest bardziej racjonalny? Czy ten ateistyczny, że u podstaw racjonalnej struktury natury stoi nieracjonalny przypadek? Czy też ten dogmat mówiący, że u podstaw rozumnej struktury natury stoi logos, rozum twórczy i rozum miłości? Skoro u podstaw rozumnej struktury natury stoi logos, rozum twórczy i rozum miłość, to dogmat, który to wyraża, nie może zadać gwałtu rozumowi. Dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi za znakomity wykład. Myślę, że również ksiądz profesor znakomicie wpisał się w kontekst czasu, prawie 45 minut. I myślę, proszę Państwa, że ten temat wykładu, dogmat, prawda czy gwałt zadany rozumowi, jest to pytanie literko chyba retoryczne, bo tutaj to ksiądz profesor najwyraźniej nam udowodnił. A zatem przechodzimy do następnej części naszego spotkania. Zapraszam serdecznie do dyskusji, do stawiania pytań. Jest okazja, żeby o wiele rzeczy pytać księdza profesora. Bardzo proszę.